Z dziennikarskiego obowiązku pytam. Jak to się stało, że w lutym tego roku to Rosja, prowadząca zbrodniczą wojnę w Europie, wstrzymała dostawy do Polski ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń? To Rosja wstrzymała dostawy do Polski, niewielkie, ale to Rosja zdecydowała. Następne pytanie. Czemu do Polski wciąż trafia z Rosji gaz LPG? Dalej. Czy obywatele i obywatelki są świadomi, że w 2016, 2017 i 2018 roku, a więc w czasie rządów PiS, do Polski sprowadzono więcej węgla z Rosji niż w 2014 i 2015 roku? Kolejne pytanie. Pomijając wszystkie inne aspekty, w tym te finansowe, czemu tak wielką operację na tak wrażliwym rynku, jakim jest rynek paliwowy, tak wielką operację jak podział i wyprzedaż majątku spółki Lotos finalizowano w okresie ogromnej niepewności i ryzyka politycznego oraz ekonomicznego, jakim była i jest wojna w kraju sąsiadującym z Polską, wojna w Ukrainie, którą wywołała Rosja? Czemu partnerami polskiej firmy Orlen w tej transakcji są spółki pozostające we władztwie państw, które współpracują z Rosją, choćby w obszarze energetycznym właśnie? Dalsze pytania. Czemu władza nie poinformowała o tym, że przez dużą część Polski przeleciała rosyjska rakieta? To wciąż aktualne pytanie. Czemu władza zaniechała poszukiwań rakiety, która spadła w lesie? W przybliżeniu powiem, spadła w okolicach Bydgoszczy. To także wciąż aktualne pytanie. Czemu najwyżsi urzędnicy państwa twierdzą, że o tym incydencie dowiedzieli się w kwietniu? Jaka jest w tej sprawie procedura i czy o tak ważnej sprawie powinni dowiadywać się po kilku miesiącach od wydarzenia? Wydaje mi się, że to wciąż aktualne pytanie. Czemu minister obrony narodowej ignoruje posiedzenie sejmowych komisji obrony i służb specjalnych, uniemożliwiając członkom tych komisji uzyskania odpowiedzi na ich pytania? Czemu minister obrony narodowej publicznie, w czasie gdy Rosja prowadzi bestialską wojnę przeciwko Ukrainie, publicznie zarzuca niekompetencje jednemu z najwyższych polskich dowódców? Komu to służy? Czemu prezes rządzącej w Polsce partii nie chce odpowiedzieć wprost na pytanie, czy ma zaufanie do osoby pełniącej zaszczytne urzędy ministra obrony narodowej i wiceprezesa Rady Ministrów? Czemu prezes rządzącej w Polsce partii nazywa dziennikarza pytającego o zaufanie do ministra obrony przedstawicielem Kremla? I czy prezes PiS wie, że ukazał się sondaż, w którym większość, podkreślam większość, odpowiadających uznała, że Mariusz Błaszczak powinien odejść z urzędu? Przy okazji w imieniu redakcji TOK FM wyrażam solidarność z redakcją TVN24 i dziennikarzem Mateuszem Grzymkowskim wykonującym swoją pracę, a ta polega na zadawaniu ważnych pytań także prezesowi rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. To nie pytanie, ale odpowiedź jest hańbiąca. Dalsze pytania. Czy władza zdaje sobie sprawę, że w Polsce od kilkunastu miesięcy inflacja znajduje się zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski? Czy władza zdaje sobie sprawę, że wysoka inflacja sprawia, iż ludzie żyjący w Polsce stają się ubożsi? Te pytania wydają się szczególnie aktualne. Jest też i takie pytanie. Czy władza akceptuje włączanie się niezależnego z definicji banku centralnego w kampanię wyborczą? W tym kontekście warto zadać także kolejne pytanie. Czy jako opinia publiczna powinniśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, ile pieniędzy Narodowy Bank Polski wydaje na polityczną kampanię propagandową? Mam na myśli m.in. wywieszenie baneru na budynku NBP, którego treść potwierdza, że bank centralny zajmuje się obroną obecnego rządu, co jest niedopuszczalne, bo łamie niewzruszalną zasadę apolityczności NBP. Czy NBP przedstawi odpowiedź na takie pytania? Są też inne pytania. Dlaczego wciąż Polska nie korzysta z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Dlaczego władza, mimo zapewnień, że pieniądze trafią do Polski, akceptuje sytuację, w której nie możemy jako kraj korzystać z pieniędzy z KPO, ale uczestniczymy w systemie, który sprawia, że będziemy składać się na KPO innych państw członkowskich Unii?
W związku z przejęciem politycznego nadzoru nad prokuraturą trzeba władze pytać dlaczego, jak donoszą media. Prokuratura Okręgowa w Warszawie od ponad roku wciąż nie rozpoczyna postępowania w sprawie Janusza Cieszyńskiego, dawnego wiceministra zdrowia, który jest bohaterem tak zwanej, podkreślam tak zwanej, afery respiratorowej. Umowa na respiratory podpisana, pieniądze wypłacone, respiratorów nie ma. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.